Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku kawaliadowym. Dzisiaj nie taki zwykły vlog, bo dzisiejszy dzień spędzimy z zawodnikami. Zapytamy ich o różne rzeczy dotyczące startów, kawaliady i damy też im szybkie strzały. No i przede wszystkim zobaczymy, jak to wygląda tak naprawdę od środka. W środku już jest jedna z luzaczek, nasza kochana JB Show Jumper, która przygotowuje już konie do startów, zaplata im koreczki. Może też uda nam się zadać jej kilka pytań. Chodźcie, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, proszę bardzo, Julka tu zaplata koreczki. Dzień dobry, Julka. Jak się czujesz, jak zaplatasz koreczki? Jak się czuję? Tak, czy lubisz to robić? W sumie zależy. Zależy od tego, jak koń ma grzywę, jak długą i jakim jest stanie, powiedzmy. No. Jak jest dosyć długa grzywa, to nie lubię, bo bardzo bolą mnie te mięśnie od ściskania warkoczy. Ona ma akurat fajnie przyzwoitą grzywę. Fakt, że trochę długą, ale to powiedzmy, że jak się już składa koreczki, to nie ma takiej tragedii. Mhm. Pierwszej klasy nie są, bo się zawsze uczyłam sama. Tak więc każdy koreczek to nowe doświadczenie. Tak, nowe doświadczenie. W sumie robię to teraz przed każdym startem, jak zakuję. Jednak ten koń ma ładniejszą szyję i jakkolwiek to wygląda, powiedzmy na zdjęciach na przykład. No dobra, a Jula, uważasz, że praca luzaka jest łatwa? Nie, absolutnie. Co należy do twoich obowiązków? Do moich obowiązków należy dosyć często, w sumie zależy zawsze, jak się dogadam z zawodnikiem, którego luzakuję, najczęściej jest to właśnie Asia, która stoi parę boksów dalej. Najczęściej w sumie ona karmi, tak więc ja już przychodzę na gotowe, powiedzmy. Na pewno czyszczę boksy, przynoszę wiadra z wodą, jak nie ma, pojdę. Co dalej? Siodłam przed konkursem, czyszczę, spaceruję i w sumie no, jestem jakby cały czas gdzieś tam dostępna. Musisz być dostępna. Przy tych koniach. Najgorsze jest zawsze w tym, że bardzo dużo trzeba chodzić. I nieraz kilometry to są po... Teraz na przykład na tej kawaliadzie to jest tak po 17 km prawie dziennie. Wow, to niezły wynik. No, jest to trochę. Ale ogólnie to lubię. Jeszcze zależy, na kogo się trafi, na jakiego zawodnika, powiedzmy. Ale ja mam szczęście, że trafiłam super. Tak więc dobre towarzystwo i się dobrze pracuje. No. Dziękujemy za ten wywiad. Nie ma sprawy. A czy Celinka jest fajnym konikiem? Nie mogę powiedzieć, że nie jest fajna. Nie, no jest bardzo fajna. Witam. Kamilu Kowalski na naszym tutaj specjalnym vlogu z zawodnikiem. Cześć Mizerka, nie wiem jak masz na imię i nazwisko, ale Mizerka, cześć. Kamil jest zawodnikiem. Największym amatorem tutaj. Największym amatorem, jedzie konkurs 115 dokładnie, tak? Czy 110? 115. No 115, to co dzisiaj jest mówicie? Finał. Amatorów. Dzisiaj jest finał. Czyli trzymamy mocno kciuki i liczymy na to, że wygrasz, ale nie ma innej opcji. W Warszawie udała mi się ta sztuka i sądzę, że to też mi się uda. Siwa w świetnej formie. Reprezentuje bardzo dobrą formę przez całe zawody. Bardzo równo. Więc... Wczoraj zająłeś drugie miejsce. Tak, przez niestety pech. Po szeregu, przechodzi numer 9, wyrósł mi drugi człon szeregu. Nagle na mojej trasie i mnie trochę przystopował. Ale udało się zająć miejsce na podium, to jest ważne. Nie zwalniasz tempa. Nie zwalniam. No tym koniem już parę sukcesów udało mi się osiągnąć, takich jak zwycięstwo właśnie w finale amatorów w Warszawie. A powiedz mi, co czujesz wyjeżdżając na arenę, na kawaliadę w ogóle, jak wjeżdżasz na parkour? Szczerze, brak stresu. Brak? Ale śpiewasz sobie piosenki i myślisz o... Nie, czuję totalną motywację, bo jestem człowiekiem, który kocha wygrywać. I chcę pokazać po prostu siebie, jaki koń jest najlepszej dyspozycji. No to liczymy, że dzisiaj też tak będzie. Będziemy trzymać kciuki i mocno kibicować. Też tak uważam. Dobra, Julka tutaj już zrobiła warkoczyki. Teraz będzie się zabierać za koreczki. Celinka tutaj grzebień ma przy kantarze, ale jest git. To taki profesjonal grzebień specjalnie dla luzaka fryzjera. Dokładnie. Także Julka leci dalej, nie będziemy przerywać, bo muszą się siodłać. Ogólnie ja nie umiem robić koreczków, dlatego po to mam Julkę. Kamil nadzoruje. Bardzo ładne. Kamil nadzoruje. Ale nie jest nie sobie, ja nawet warkoczy nie umiem robić, więc wiesz. Także Kamil... Typowy facet. Kamil próbowałem, ile razy się uczyłem. Ostatnio nawet 4 godziny siedziałem nad tym, ale nie idzie mi nawet jeden warkocz robić. Jakie wymogi trzeba spełnić, by wziąć udział w kawaliadzie?
Jeżeli chodzi o amatorów, no to po prostu trzeba mieć trzecią kasę sportową, wykupić licencję FEI ogólnopolską, mieć aktualne szczepienia, tam badania lekarskie, no to jest to typowe. Plus no trzeba po prostu zapłacić wpisowe i startowe. Jeżeli chodzi o normalną kawaliadę już CES i jedno, dwu, trzy gwiazdkowe, no to trzeba mieć, jeżeli chce się spiechać w dwugwiazdką, to trzeba mieć drugą klasę sportową oraz w zależności od wyższych konkursów pierwszą klasę sportową, plus musicie się zakwalifikować też swoimi wynikami, to nie biorą ludzi z łapanki, tylko po prostu... Top. No muszą być tacy już zawodnicy, którzy prezentują jakiś poziom. Szacunkowy koszt startu. Chodzi o nocleg, dojazd, ogólnie opłacenie tak, kawaliady. Widełki takie możesz... widełki cenowe ewentualnie. No to jaki jeżeli to chodzi o amatorów, to jest koszt rzędu 8-10 tysięcy. No bo sam start kosztuje 5,5 tysiąca. Dojazd w zależności od jakiego dystansu. No nie jest to tanie sport zdecydowanie. Na ilu kawaliadach startowałeś i gdzie było najciekawiej? Gdzie ci się najbardziej podobało? Startowałem na kawaliadzie jeszcze w Warszawie i wcześniej również w Sopocie. Zamierzam przyszłość jeszcze w marcu startować w kawaliadzie w Krakowie. No na razie najbardziej udane zawody to są zawody na kawaliadzie w Warszawie. Lecz sądzę, że jeżeli dzisiaj uda mi się sięgnąć po najwyższe laury, to najciekawsze, najbardziej udane zawody. A pod względem w ogóle atmosfery? A do najmniej udanych, mówię jeszcze zależnie od tego, to był rok temu w Sopocie, gdzie osiągnąłem bardzo wysoki poziom, 36 punktów karnych. Wow! Przez fakt taki, że nie wiedziałem, że dwufazowy specjalny to jest dwufazowy specjalny i się jedzie drugą fazę. I tak jakby po pierwszej fazie zaprzestałem, pomijałem żółteczkę i potem zakończyłem przejazd tak jakby, nie wiedziałem, że się jedzie drugą fazę i tak dopiero sędzia mnie powiadomił, że jeszcze mogę jechać. Pomyłka. Taka pomyłka, głupia. To się zdarza. Potem miałem dwie zrzutki, jedną zrzutkę w następnych dniach, więc takie mało udane zawody. Ale zawsze to było zdobyte doświadczenie na bardzo młodym koniu, wtedy miał Łatek 6 lat, gdzie też zaczynałem swoje starty z międzynarodową areną. A no jakby atmosfera dla ciebie najlepsza, gdzie się czujesz jakby najbardziej komfortowo, gdzie wiesz, ludzie są super, arena ci się najbardziej ale podoba. Ale właśnie ten kawaliat, czy ogółem? Z kawaliat. No to jednak kawaliada Sopot robi fajną atmosferę, bardzo fajna arena, bardzo dużo ludzi. Jednak Tauron Arena jednak miała trochę słabsze podłoże, a plus mniej publiczności, jednak trybun było dużo mniej jak w Sopocie. Tutaj po prostu trybuny, ludzie, wszystko robi wspaniałą atmosferę. Czy są jakieś restrykcje, jeśli chodzi o sprzęt? Wędzidła, ochraniacze? I tak dalej. Co jakby jest dopuszczone, albo bardziej co nie jest dopuszczone? Na pewno nie jest dopuszczone to, co jest najważniejsze, że w tylnych ochraniaczach nie mogą być żadne elementy wspomagające, to znaczy żadne kołki czy coś w tym stylu, że te ochraniacze muszą ogóle, być jednak tylko chronić. W ogóle nie mogą, nie może być kołków, muszą być znaczy, nie mogą być takie, nie mogą być zaciskowe. Kolce, sorry, nie kołki, tylko kolce. Okej. Zawsze pierwszego dnia jeszcze są sprawdzane ochraniacze, czyli typu jak na przykład jestem luzakiem, no to nie mogę wjechać z koniem w ochraniaczach, albo no mogę wjechać, ale muszę przed komisją, zanim pójdę na tą drugą rozprężalnię, muszę zdjąć i pokazać ten tylny ochraniacz, czy na pewno nic tam nie ma. Oni to sprawdzają ładnie tam każdy kawałeczek. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy? Jula! W sumie powiem, że jeszcze są takie ciekawe. Nie można na czarnej wodzie startować. Okej, no to chyba to ma sens. Takie logiczne. Nie są sprawdzane, tak jak macie blinkery przy oczach, no to blinker musi mieć odpowiednią długość tych, więc jedna firma wyprodukowała trochę dłuższe i na przykład na międzynarodowych już nie można ich używać. Z takich jeszcze ciekawostek. Okay. No dobra, na szybkie strzały to przyjdzie myślę, czas po konkursie. Na razie damy ci się skupić, osiadłać konia. No i życzymy powodzenia. Muzyka. Więc proszę bardzo, celinka jest gotowa, dalej z grzebieniem przy kantarze, ale koreczki są miodzio. Ja oceniam takie... No piękne są! 9,5 na 10. Proszę bardzo, celinka jest ready, steady, tylko grzebienie i odczepcie później. I ogólnie obowiązkiem na każdych międzynarodowych zawodach jest numerek przy ogłowiu i przy kantarze, tak więc trzeba zaopatrzyć się dwa numerki i na każdy spacer i tak dalej, koń musi być w numerku. Okej. Żeby nie było, że wchodzi jakiś z zewnątrz. Tak.
Znaczy, no, że to musi być konkretny koń. Jasne. I numerek zawsze się zmienia generalnie? Nie, numerek na zawody zostaje przydzielony i to jest jakby stały numerek na zawody, ale tylko właśnie na kawaliadę Kamil ma numer 8, aha, okay. A na innych zawodach możemy mieć 200. Okej, okay, to wtedy jest przydzielone. Tak. No jasne. Postępować, bo ona jest bardzo gorąca na początku i z czasem ona spuszcza trochę tego powietrza, dlatego... Dłuższa rozgrzewka wskazana. Tak. Dlatego ja jej daję takie 15-20 minut wstępa przed, dopiero zaczynam dalszą robotę. Okej. Okay. Przepraszam, a dlaczego na przykład Celinka nie ma jakichś diamencików na czułku? Ponieważ nie lubi. Ja jestem zwolennikiem koloru czarnego, co zresztą widać. Ja też jestem zwolennikiem koloru czarnego, ale można mieć nawet czarne diamenciki, a Celinka by była pasowała do tego. Ale ja jestem jednak facetem. Ale Celinka to kobieta. A mi się nie podobają takie rzeczy, a to ja na niej startuję. Tak. A Celinka aż tak mocno chyba nie narzeka. Chyba nie, Celinko, co myślisz? Myślę, że jej bez różnicy. No. Ale jakbyś chciała, to musisz powiedzieć głośniej. Kamil i Julka tu ogarnęli konia. Koń ma piękne koreczki. Dobra, bo już widzieli, konik jest ubrany, przygotowany, Kamil się ona zbiera. Ona musi zawsze być na pierwszym planie. No wiesz? I bardzo dobrze. No tak, jest gwiazdą internetu. Jest gwiazda. Ona rozumie, dzisiaj no wygrywa. Super. Czyli jest dzisiaj ubrana i już idziemy na rozprężalnię. Już idziemy z Kamilem. Kamil tam się nie chciał nas przewieźć. Nie mogłyśmy razem z Miśką wsiąść na konia, więc musimy iść z buta. Jakby nie wiem, co to za poszanowanie pracownika. No ale dobra, niech będzie mu, niech jedzie, niech ma. I teraz tu idziemy, tam idzie Kamil. My tu idziemy takim fajnym korytarzem zbudowanym dla koni. Także one wchodzą tam. I właśnie idziemy już na rozprężalnię tą trasą. Jest tu tak bezpiecznie zbudowane dla koni. Także idziemy. No to ogólnie tutaj macie stępowanie, rozprężalnie, zależy jak to nazywa i tutaj jest jakby są zawodnicy, którzy przygotowują się przed startami, czyli teraz jak idą amatorzy, jak i zawodnicy, którzy teraz będą jakby jeździć konie, żeby ruszyć się przed wieczornymi konkursami, na przykład Speed and Music, czy konkursami, które jakby dzisiaj nie ma, a konie są zapisane. Tak więc tutaj sobie właśnie rozprężają i to jest zawsze tak, że między końcem pierwszego konkursu, a następnym początkiem, właśnie wtedy jest ten czas, chwila, żeby te konie po prostu ruszyć, rozruszać. Oczywiście. O, przyjechał do nas Kamil. No gdzie ty mnie tu włazisz w kamerę? Wygrywasz dzisiaj, tak? No. Przekazuję swoją energię. Aha, no dobrze. I tu jest taka stępowalnia, tak? Tak, no tutaj też niektórzy właśnie sobie mogą też pogalopować, aczkolwiek przy tym tłumie myślę, że nikt nie jest na tyle odważny. Tam są na drugą rozprężalnię, wpuszczają tylko 10 koni i dosyć dobrze tego pilnują, tak więc może być maks 10 koni na tym, więc to jeszcze przy tak małych tutaj tych namiotach to jest uważam, że bardzo odpowiedzialne i w porządku. No i potem wywołują konie właśnie do startów, tak więc wtedy się przechodzi już na tę arenę i tam są. No tak, 10 koni przed tobą to spokojnie sobie, jak tu się rozgrzejesz, to się rozprężysz. Tak, i sobie właśnie skaczesz, przeważnie większość zawodników właśnie takie 10 koni chce poświęcić na skoki, tak więc jasne. 10 koni na skoki idealnie wystarcza przechodzić sobie. Jasne, no dobra. Dobra. Zawodnicy oglądają, sprawdzają, liczą w kule. Jakie wrażenia? No fajnie, fajnie. Trzymamy mocno za Kamila kciuki, oby wygrał. Dokładnie. Kamil jest skupiony. Także Kamil gdzieś tam chodzi. O, liczy kule. Hop. Jula zakłada ochraniaczki. Misia konia trzyma. Mogę pogłaskać konia. Wow. Będziesz dzisiaj ten, gwiazdą internetu. Ona dzisiaj wygrywa, zobacz. Kamil właśnie się rozprężył na kilka skoków.
No, jak oceniasz owa przejazd, Kamilka? Myślę, że był bardzo dobry. Dobry, nie? Tak. Ten jeszcze jest narzutka tylko, kurczę, bele. To się zdarza, wypadek przy pracy. No i powiedz. Ale myślę, że Kamil powinien być zadowolony, bo to każde nowe zdobyte doświadczenie i co potem skutkuje jakby w przyszłości. O, chodzi bez dwóch ochraniaczy. Co skutkuje tym, że po prostu w przyszłości będzie wiedział, żeby wycofać konia. Tak więc ja osobiście, Kamil, jestem z ciebie mega dumna i mega zadowolona i mam nadzieję, że ty też będziesz z siebie zadowolony, bo to najważniejsze. Nie, było bardzo ładnie, przyzwoicie. Ja uważam, że powinien być zadowolony, tak, z tego. Tak, jak najbardziej. Dobra, chciałabym powiedzieć, że Celinka już jest po startach. Tak, jest po startach. Kamil poszedł się przebrać i w ogóle, także mam nadzieję, że później jeszcze uda się z nim nagrać podsumowanie. Ale teraz jesteśmy przy boksach pani Asi Zdrojkiewicz. Tak, i Jula będzie tutaj ogarniała konie. Tak, ale wiecie co, nie wiem, bo to jest najlepsza klucz. Bo załatwiliśmy też, tak. Znaczy Julka w zasadzie załatwiła. Jula załatwiła. Ale załatwiła, że będziemy rozmawiać też z zawodniczką średniej rundy. I będzie startować dzisiaj też w Speed and Music, tak? Tak. Dokładnie. Średnią rundę i Speed and Music. Tak jest. Średnią rundę jedzie na Westfalim, a na Glory jedzie Speed and Music. Speed and Music. Tak jest. No bardzo... i później z Zasią spróbujemy troszeczkę pogadać i dowiedzieć się pewnych fajnych rzeczy. No i zrobić jakieś takie szybkie strzały. No ale na razie Ula musi je przygotować, także jesteśmy tutaj, żeby trochę potowarzyszyć jej. Dobra, znalazłam. Jula ogarnia koreczki. A panicz, proszę bardzo, masuje się. Ten to ma dobrze przed startem. Teraz nie masz wyboru, musisz to wygrać, chłopaku, no. Decydujemy o tym, jak Westari dzisiaj wystartuje. Ja uważam, że powinniśmy wybrać mu jakieś diamenciki. Te? Nie, chyba te drugie. Te drugie, nie? No, to mi się bardzo... Już chodził 3 dni ogólnie. A, to nie, to trzeba mu inne, to te drugie. To te weźmiemy. Tak, a ja się masuję. Zobacz, jak się masuje. Gdzie się masuje? O, masuje się, fajnie. Koń się masował i teraz się masuje. Zdecydowaliśmy tutaj większością, że pójdzie też Czaprak Equiline ze względu na to, że uszka są trochę granatowe, to i Czaprak będzie granatowy. Co? Będzie granatowy. Także Westari idzie w tym granacie. Cześć, Ania. Hej. To miał być generalnie odcinek z zawodnikami, no nie? Ale tak naprawdę, patrząc na to i wyciągając wnioski, to luzacy mają najwięcej roboty, bo tak naprawdę no, zawodnicy oglądają parkour w tym czasie, później przyjdą, wsiądą, muszą rozprężyć konia i jadą, a później znowu luzak przyjmuje, także no, tutaj można połączyć ten film nie tylko z zawodnikami, ale dzień z luzakami. Tak, przyczepimy się też do pani Asi, żeby nas ten... Tak. Po parkurze się przejdziemy, zobaczymy. No, spróbujemy. Jak nie za tym razem, to może na Speed and the Music. Julcia już tutaj zapina numerki. Ten muszę akurat odpiąć, bo ten jest brzydki. Aha, no dobrze. Tak więc... Bardzo rozumiem. Jak Dąbrowska, masz bardzo ładne te numerki. Ano? A, widzicie? Tak, także Westari jest już prawie gotowy. Zaraz wychodzimy i lecimy dalej, bo będziemy i na rozprężalni, i na parkurze. Mam nadzieję. Tak, a jak nie, to dopiero na speedzie. Westari ma w ogóle chillerę taką trochę. Aha. On się nudzi, on cały czas... On chce iść, a Julka się guzdra. Teraz idziemy z Julcią i z Westarim właśnie na rozprężalnię. Pani Asia już na nas czeka. Także co? Chyba na razie nie mamy nic do nadania. Nie, chyba będzie w trakcie. Także... Jak widzicie, to wszystko skupia się tutaj tak naprawdę na pomocy luzaka. Luzaka. Wiadomo, że nie każdy ma. Odgrywa największą rolę. No nie każdy ma, ale jak ktoś ma luzaka, no to z niego korzysta, bo to jest luzak, prawda? No. Także doceniajmy luzaków. Ja też jestem trochę luzakiem, bo nie chcę właśnie ochraniać. Doceniajmy luzaków. Gotowi.
pierwsza przeszkoda. Super. Jak pani odczuciła po przejeździe? Generalnie jestem bardzo zadowolona. Mimo, że mieliśmy jeden wąt na pierwszej przeszkodzie. Ale to ta pierwsza wątpliwość. Tak czy inaczej, no był to udany przejazd, ponieważ reszta skoków była ok, koński stał się świetnie. Tak. Więc jesteśmy zadowoleni. Super. Staliście pod niebo, naprawdę. Dobra, dziękuję. To uważcie, że on jakby sam sobie siły nie włożył w to. Nie, no niesamowicie. Nie, no mówcie. Naprawdę, no. Nie, on był taki lekki w tych skokach. No mimo, że ta pierwsza przeszkoda, kurde, taka pechowa. Czasami tak jest, najgorsze jest pierwsza i ostatnia, nie? No. Tak, są najczęściej błędy zawodnika. Także. Ale to jest pewnie stres. Pierwsza to już cały parkour masz, a ostatnia tu masz taki... Matko, przejechałam, nie mam i ostatnia, ale bo na ostatniej najczęściej już jest taki luz, luz no, że no. Wypadasz z jest koniec, nie? No. Ale nie, ale naprawdę niesamowity. Wiecie? Koń. Bardzo fajne, no. Niesamowity no, samolot. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No Jasia taka uśmiechnięta i zadowolona mimo tej zrzutki. Tak się cieszyła, no kurde. Pozytywne nastawienie. I nawet nie czujemy tego, że jesteśmy przemarznięte chyba aż do szpiku kości, bo dzisiaj w środku byliśmy tylko pół godziny. No, zasłużone. Ja mówię, wchodzę i wiesz. No piękna nagroda. W pełni zasłużona. Tak jest. Spisał się dzisiaj. No piękny. Na początek pójdziemy z szybkimi strzałami. Okej. Okay. Wenus kontra Mars czy sztafeta? Wenus kontra Mars. Potęga skoku czy Speed and the Music? Speed and Music. Dobra. Starty rano czy wieczorem? Rano zdecydowanie. Kolowe czy otwarte? Otwarte. Siwe czy karę? Siwe! Och no, to wiadomo skąd się dowiedzę. Innych stajni nie mam. Okser czy stacjonata? Stacjonata. Szereg czy linia? Raczej szereg. No i kobyła czy wała? Albo ogier. Kobyła. Więc okay. Jest 10 na 10, ale lubi wytarzać się głównie. Westari. Ale co o to? Nie! To jest Westari! Tam stoi ostatni punkt po lewej. Dobrze, no dobra, jest 10 na 10, zrozumiałam was. Jest 10 na 10, ale lubi się wydarzać. To cały czas może być 10 na 10. Okej. Okay. Jest 10 na 10, ale boi się czerwonych przeszkód. Uuu, słabo. Dwa, dwa. Musi być odważny, skakać wszystko. Jest 10 na 10, ale jak cię zrzuci, to ucieka. Może być ósemka powiedzmy i nauczę się lepiej jeździć, żeby nie spadać. Jest 10 na 10, ale notorycznie głupi podkowy. O kurczę, no to u mnie może być nawet i dziesiątka, ale Kowal myślę, że dałby jedynkę. Jest 10 na 10, ale zatrzymuje się na kupę. Nawet w szeregu. No to jest rzeczywiście uciążliwe, powiedzmy piątka. Mam takie, co to robią na troszkę. No dobra, no to jeszcze z racji, że są siwe, są 10 na 10, ale są siwe i się brudzą. Dalej 10 na 10. Czwarta siwych. No dobra, no to teraz trochę takich głębszych pytanek. Co czujesz, gdy wyjeżdżasz na arenę parkour? Jakie są w tobie emocje? Podekscytowanie przede wszystkim, adrenalina, chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Jak ci stresik? Też na pewno. Staram się z tym radzić i jakby z zawodów na zawody ten stres jest coraz mniejszy, ale wiadomo, zwłaszcza tak jak tu w Sopocie, kiedy startuje się na większej arenie, przed większą publicznością, no to nie da się ukryć, że ten stres jest. No dobra. A jak oceniasz dzisiejszy swój przejazd? Jesteś zadowolona z niego? Tak, jestem bardzo zadowolona. To dopiero nasza pierwsza taka prawdziwa kawaliada. Wcześniej startowaliśmy tylko w Poznaniu na arenie B. Tam wiadomo, ta cała otoczka i emocje związane ze startem są troszkę mniejsze. No więc myślę, że wypadliśmy nie najgorzej, bo jak oni też na tym poziomie dopiero zaczynają, więc wspólnie wchodzimy w te wyższe zawody i mimo tej jednej zrzutki w wyjeździe jestem zadowolona. Czyli to była twoja druga kawaliada, bo pierwsza była w Poznaniu? Czy... No można tak powiedzieć, w Poznaniu startowałam dwa razy, ale dwa razy na arenie B, także okay. Powiedzmy to są takie no, trochę większe ogólnopolskie, tak? Nie ma tego klimatu prawdziwej kawaliady i dużej areny. Jak wygląda przygotowanie takiego konia przed startem na kawaliadzie?
Jak trenujecie przed? Generalnie nie przygotowywałam się do tych zawodów w żaden szczególny sposób. Konie cały czas są w kondycji w sezonie startowym, także jeździmy pod siodłem, pracują 5-6 razy w tygodniu. Jest jeden dzień taki luźniejszy, gdzie mają karuzelę, tylko jakiś spacer. Jazda naprzemiennie też z pracą na ląży, skoki mniej więcej raz w tygodniu, takie konkretniejsze, na co dzień dużo pracy na drągach, na cavaletti. No wiadomo, dla konia ruch to zdrowie i te konie to są po prostu sportowcy, więc trzeba im zapewnić odpowiednią dawkę ruchu, ale też regenerację po tym treningu, jakąś derekę masującą, odpoczynek. Wiadomo, no i a zawody, no generalnie trzeba tego, zwłaszcza, że jak ma się same siwe konie, trzeba troszkę więcej przyłożyć się w dniu wyjazdu, żeby wyprać ten ogon, tak, żeby zrobić. Ja o tej porze roku zimą, mimo że mamy solarium, to nie kąpię całych koni, bo uważam, że to jest nie ta pora roku. Natomiast no, staram się je przygotować też od tej strony wizualnej troszkę lepiej przed zawodami niż wiadomo na co dzień na trening w domu. Mhm. A czy wasze konie mają na przykład jakąś przerwę w ciągu całego roku, czy one jakby są cały rok w treningu? Z reguły mamy jakąś przerwę, tak? Akurat w tym ubiegłym sezonie ja miałam kontuzję, więc taka przerwa kilkutygodniowa zrobiła się samoczynnie. Natomiast jeśli wiadomo, już dochodzi do takiego momentu, że tych startów jest dużo jeden po drugim, no to wtedy decydujemy się na jakiś dłuższy kilkutygodniowy urlop. Natomiast ten urlop też nie wygląda tak, że te konie stoją w boksie, prawda? A powiedz jeszcze, jak zaczęła się twoja przygoda z jeździectwem? Moja przygoda z jeździectwem. Tak, pokrótce. W sumie to jest długa historia i burzliwa. Zaczęłam jeździć już jako dziecko, kiedy po drodze do szkoły w mieście, w którym mieszkałam, właśnie chciałam zaznaczyć w mieście, bo to nie jest codzienne, była mała stajnia, mały ośrodek jeździecki. No i oczywiście zawsze wracając ze szkoły, jeszcze nie chodziłam do niej sama, tylko zaprowadzała mnie do niej babcia albo mama, to ja ciągnęłam je do tej stajni i koniecznie chciałam zacząć jeździć, no i tak też się stało. Gdzieś tam w przeciągu lat dojrzałam do tego, żeby mieć swojego konia. Natomiast w momencie wyjazdu na studia zapadła decyzja o jego sprzedaży i wtedy całkowicie przestałam jeździć na kilka lat, praktycznie na cały okres studiów, czyli w sumie no 5 lat to nie mało. I ten czas był mi potrzebny po to, żeby zrozumieć, że bez konia jednak nie chcę żyć. I wtedy stwierdziłam, że sprzeciwstawiam się całemu światu i zaczynam pracę w stajni. Zaczynałam jako luzak. Także od tego, powiedzmy sobie, najniższego, która macha tam. Najniższego pułapu. No i tak przez lata pomału wspinałam się po szczeblach drabiny. Kariery. Jeździłam dużo młodych koni i pracowałam też jakiś czas za granicą, żeby troszkę zebrać więcej doświadczenia. No aż w końcu trafiłam do stajni w Szarku. No i tam tak jakby ta moja, że tak to nazwę, kariera zawodnicza nabrała tempa. A powiedz jeszcze, jakie są twoje cele na najbliższe lata, starty? Moje cele. Żeby jeździć lepiej, utrzymywać konie w formie, tak żeby chciały za mnie walczyć na zawodach, żeby czuły się dobrze i żebyśmy tworzyli zgrane pary, które fajnie jest oglądać na zawodach. No dlatego Ci życzymy dużo wygranych i sukcesów. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No. To na początek może kilka słów o swoim dzisiejszym przejeździe. To nie był przejazd, to była istna tragedia. Ty uważasz, że to była tragedia. Ja uważam, że naprawdę nie było najgorzej i jak się ciebie obserwowało i nawet na rozprężalni i w ogóle, to mam wrażenie, że jechałeś jakby z bardzo mądrą głową i panowałeś na tym koniem i wiedziałeś, co się dzieje na rozprężalni. Generalnie, wiedziałeś, co robisz. Niestety poziom rozprężalni dzisiaj był bardzo niski. Gorszyło mi też ten fakt, że przed całym moim startem ktoś spadł i ten koń bardzo długo galopował, nie mogli go złapać. To wybiło mnie z tego rytmu, już z tego skupienia. I jednak ciężko powrócić do czegoś takiego, jeżeli jest się tak zwanym amatorem, bo nie mogę się określić jako osobę, która jest doświadczona. Ja po prostu się dopiero uczę, zaczynam w tym sporcie i uważam, że to było trudne zadanie. Dzisiaj ogólnie był bardzo trudny parkour. Ani jedna osoba nie przyjechała go na zero. To prawda.
popełniłem drobny błąd w dojeździe do szeregu. Moja kobyła, która była już trochę nakręcona przez sytuacje wcześniejsze, odebrała po prostu mój sygnał trochę za mocno i przez to się ten parkour już cały posypał. Już po tej zrzutce już nie było to samo, już nie czułem tego feelingu. A wybierasz się też na świno ujście jest, tak? Zobaczę, na ile mi forma pozwoli, na ile mi moje konie pozwolą, no bo w maju kończę maturę, będę musiał wrócić już do siebie na Mazury. Lecz na pewno chcę dodać te miejsce do swojego kalendarza, ponieważ uważam, że to jest bardzo fajna możliwość wystartowania nad morzem, szczególnie przy publiczności kawaliady, to na pewno będzie świetne wydarzenie. Jakie są plany na najbliższe lata? Jakie cele? Na pewno najbliższym celem to będzie zdobycie drugiej klasy sportowej. Wystartowanie w jak najwyższych ilościach, jak największej ilości konkursów, staranie się o wygranie moich pierwszych N-klas. No, na razie udało mi się dojąć tylko czwarty najwyżej w N-klasie, tak naprawdę, gdy jechałem na spokojnie. W przyszłości na pewno będę chciał jeszcze raz rywalizować w mistrzostwach LZS, ponieważ bardzo uważam te zawody za udane. Za bardzo fajną skokową imprezę i bym chciał jeszcze raz podejść do tej potęgi skoku, lecz na innym koniu. To tego ci życzymy, dużo startów i wygranych, a teraz przejdziemy trochę do już luźniejszych pytań i szybkich strzałów. Wenus kontra Mars czy sztafeta? Wenus kontra Mars, zdecydowanie, ale starej wersji. Zgadzam się. No, ja też się zgadzam. Potęga skoku czy speed and music? Starty rano czy wieczorem? Rano. Halowe czy otwarte? Otwarte. Siwe czy karę? Dorzekałem się, że nigdy więcej siwe, ale siwe. Oxer czy stacjonata? To i to. Szereg czy linia? W szeregach mam częściej skrótkę, więc linia. Kobyła czy wałachogier? Wałachogiery mają inny temperament. Kobyły są bardziej interesujące, trudniejsze, ale tak się jak bałachogier. Mam więc z nich doświadczenia. Okej, znasz zabawę jest 10 na 10? Tak. Dobra, no to uwaga. Jest 10 na 10, ale lubi wytarzać się w gównie. To tak, bym wziął. Czyli 10 na 10? Tak. Jest dalej? 10 na 10? Tak. Okej, jest 10 na 10, ale boi się czerwonych przeszkód. 7 na 10. Okay. Można tego wyuczyć. Jest 10 na 10, ale jak cię zrzuci, to ucieka. Nie miałem zrzucić z takim koniem jeszcze. No dzisiaj. Ale 5 na 10. Dzisiaj. Ale dzisiaj. Osobiście, że nie skakałem już na takim. 5 na 10. Dobra, jest 10 na 10, ale notorycznie gubi podkowy. Boże, mój Łatek umiał zgubić 4 razy w tygodniu podkowę, ale dalej 10 na 10. Jest 10 na 10, ale zatrzymuje się ciągle na kupę, nawet w szeregach w liniach. Nie, 2 na 10, nie ma. Jest 10 na 10, ale jest siwe, no i ciągle się brudzi. Nie zmienia to faktu, jak skacze dobrze, to 10 na 10. Dobra, dziękuję bardzo. Fajnie, że udało się spędzić z Tobą dzień i mogliśmy zobaczyć, jak trochę z tej strony wewnętrznej to wszystko wygląda. I co? Zapraszamy na Instagrama Kamila. Link tak, na pewno tu będzie. Tu będzie link. Tak. W opisie na pewno będzie link. A... Tutaj tu. Tu? Cała szczęśliwa świata. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Asia, jak nastawienie przed dzisiejszym konkursem Speed and Music? Bojowe. Będziesz szybko? Będę próbować szybko. Liczymy na to. Na czym? Na czym? Idziemy za Asią obejrzeć parkour. Szukamy jedynki. Ja widzę już jedynkę. Na razie nie ma strategii. Po obejrzeniu parkouru. Dora. Będziemy myśleć, jak jechać. Nie no, szybko. To na pewno. Oxer. Jest, czyli tu akurat się skróta nie da. I znowu nie liczymy kroków, ponieważ jest to dość... Szanowni Państwo, jesteśmy gotowi w parku do konkursu Lotto Speed and Music. Ja tak obserwowałam, co Asia będzie planować i jak na to wszystko patrzy, także może być ciekawie. Będzie ciekawie, myślę.
Jak tam emocje? Emocje sięgnęły zenitu. Myślę, że jak na nasz debiut w konkursie Speed and Music to nie było źle. Podjęłyśmy walkę. No i działam, cisnęłyście. Fajnie. Nie, myślę, że przejazd nie był zły. Czad, fajnie było, gratulacje. I dziękujemy za cały dzień. Przyjemność po mojej stronie.